Witajcie moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Warszawie i nagrywamy kolejny odcinek Siat Mastersa. Mam nadzieję, że nie zabraknie również sportowych emocji i zobaczymy, czy dzisiejszy nasz uczestnik zdobędzie więcej punktów i wespnie się na pierwsze miejsce, detronizując tym samym Mateusza Bieńka. A ze mną jest dzisiaj... Witam wszystkich. A zobacz, ja mam takie zaskoczenie a dla ciebie na pewno. A może się przedstawił. A nie przedstawiłeś mnie. Ale da, jedzie. Jędrzej Gruszczyński, Projekt Warszawa. I mam koszuleczkę twoją. Nieoczywiste rzecz. Z podpisem. To jest moja pierwsza koszulka drużyny plusligowej. No tak jak już... Ale nie ostatnia. Ale nie ostatnia, dokładnie. Więc akurat siostra załatwiała od ciebie chyba jak jeszcze grałeś autograf, z Olkiem. Bo to jest przyszły szwagier, tak? To już oficjalnie. Już oficjalnie, tak. Przyszły dokładnie. Szwagier, także dokładnie, rodzinie, więc, w rodzinie nic nie ginie. Więc cały czas jeździ ze mną koszuleczka po różnych Jędrzej, klubach. Jedziemy z robotą. Jedziemy. Program oczywiście ten realizowany jest z naszym partnerem, sportową marką Decathlon, która jest również sponsorem Polskiej Ligi Siatkówki. Zapraszamy na sportowe emocje. Zrobiłem pewien research i mam do ciebie takie pytanie. Podobno miałeś ksywę przypadek, jak byłeś mały. Wytłumaczysz? To prawda. To już rozumiem, dlaczego miałem być zaskoczony tym pierwszym pytaniem. Okay. Tak, to wszystko było tłumaczone, co się działo, że robiłem to przez przypadek. Czy nawet kiedyś uderzyłem samochodem w bramę, mając chyba 6 albo 7 lat i oczywiście pierwsze wytłumaczenie, to wszystko było przez przypadek. Co za przypadek? A czysto ciebie twoja. Dokładnie. Twoja krzywka, okay. I do dzisiaj funkcjonuje ona. Gratulacje za wygrany puchar. Ciężko było wygrać puchar. Jest to niewątpliwie ogromny sukces dla projektu Warszawa. Tak, na pewno było to ważne, że mamy dosyć szeroki skład i mogliśmy całą drużyną ten puchar wywalczyć, bo od pierwszych rund tak na dobrą sprawę rotowaliśmy tym składem, żeby troszkę też ten ciężar plus ligowy ściągnąć z podstawowych zawodników i też trochę to lepiej smakuje, że wszyscy mieliśmy praktycznie równy udział w zwycięstwie i przywiezieniu tego pucharu do Warszawy. To jeszcze trochę o tych rozgrywkach klubowych. Będziecie patrzyli na to, kto i z kim zagracie w pierwszym fazie play-off? Na pewno będziemy śledzić tabelę, ale nic nie będziemy ustawiać. Poczekaj, Zaksa, Olsztyn, Nysa i z Krasą w grze. Z kim Jędrzej chciał najbardziej zagrać? Ciężko stwierdzić. Każda drużyna jest inna trochę. Olsztyn bazuje mocno na zagrywce. Przy dwóch meczach i złotym secie może to być dosyć ryzykowne przy tym formacie rozgrywek. Więc tak, no każda drużyna będzie miała swoje mocne i słabe strony. Także my musimy się skupić na sobie i zagrać najlepszą naszą siatkówkę. Przygotować się obojętnie, z którym przeciwnikiem będziemy grali. Rozumiem, że oglądałeś pierwszy odcinek z Bieniem. Wiesz, ile punktów do pobicia? Nie pamiętam dokładnie. 314 punktów do zdobycia. Jesteś gotowy na challenge? To jestem. Dawaj, jedziemy. Jedziemy. Pierwsza konkurencja, punkt. Uczestnik wykonuje 5 zagrywek do otworów na siatce. Najmniejsze koło to 20 punktów. Potem kolejno 15, 10 i 5 punktów. Jeżeli zdecyduje się wykonać zagrywkę z wyskoku i trafi w otwór, punkty liczone są podwójnie. Wybierasz teraz taktycznie, ja bym zaczął od największej dziury, no niestety tam najłatwiej trafić, albo stety, więc ja bym próbował. Dobrze, dawaj, jedziesz. Dobrze. Ja kibicuję i trzymam mocno. No i dobrze, no i to jest... Ruszyło. To jest dobry start. Poczekaj. Ta jest dobra. Czekaj. Sprawdzamy, czy tutaj dobrze. Możesz jechać. Czekaj. Wykorzystam taktykę Miłosza z Niszczoła. Bramka numer 1, bramka numer 2. Tak jest. Żeby nie było ząka. Nie mam. Ruszyło. Ty będziesz lepszy jeszcze od Bienia, no dobra, patrz. To przesuwamy w lewo, tak o jedną w lewo. W prawo. Dobrze. Ja się przesuwam z tobą i leć. No to ja nie mam tutaj. Ja nie mam pytań. Słuchaj. Bieniu postanowił zmienić pozycję, może też czas się warto zastanowić, dobra. No dobra, tak już idzie dobrze. Tak. To z wyskoku normalnego. Sprawdzimy jak czyli to. Czyli rotacja, dobra. No dobra, jeszcze nie, ale masz ostatnią szansę, tak? Ale próbujemy. Jedziemy, jeszcze raz.
80 punktów zdobyłeś tutaj w serwisie, czyli jesteś na chwilę obecną bez serwer. Bez nawet serwer? Jesteś bez serwer, bo nawet jesteś lepszy od Bienia, nie? Ja cię kręcę. Nice. Tego się nie spodziewałem. Dobra, lecimy do drugiej konkurencji. Druga konkurencja to jest przebieranie się. Nie będziemy się tu przebierać, co prawda to nie będzie drag queen, ale nazywa się Kameleon i tutaj będziemy nakładali bluzę. Nie wiem, czy widziałeś taki challenge, no to będziemy go próbowali zrobić. Idziemy, zapraszam. Jeden. Konkurencja numer 2. Kameleon. Uczestnik, odbijając piłkę dowolnym sposobem, musi podnieść i założyć leżącą przed nim bluzę. Na wykonanie zadania ma 30 sekund. Zaczyna z kątem 60 punktów. Za każdą sekundę odejmowane są mu 2 punkty. Jeśli piłka spadnie na ziemię, bądź uczestnik nie zmieści się w wyznaczonym czasie, nie otrzymuje punktów. Dobra, uwaga, zaczynamy. Pamiętaj, wysoki podrzut. Szybko nakładamy i zmieniamy się w kamelona. Juppa. Ty jeszcze masz czas popatrzeć? Dobra, dobra. Jest, jest, ale czas leci, dobra. Jedziemy, graj, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Już jest blisko. Jedna ręka, to już będzie handicap za to. Co się stanęło? Genialne! To było genialne, dobra? Aż się uśmiałem. Koń by się usiął. Słuchajcie, Jędrzej zdobywa punktów tyle, ile tam żeśmy zobaczyli. Zaliczamy. Najlepszy atakujący, z jakim grałeś? Pierwszy mi przyszedł teraz do głowy Aleks Atanasiewicz. Okej, okay. Najlepszy przyjmujący, z jakim grałeś? TJ Defalco chyba. A najlepszy libero, przeciwko któremu grałeś? Nie załapałeś się jeszcze. najlepszy przeciwko któremu? Chyba Damian Wojtaszek, jakoś takie... Twój idol z dzieciństwa? No to akurat ty, bo nawet mam w szatni koszulkę. Dobra, dobra. Tu przyznałbym punkty, ale za tą konkurencję niestety nie ma. Idziemy dalej. Teraz będziemy szli na wahadło. Kolejna konkurencja, wahadło. Uczestnik stojący przy siatce odbija piłkę dowolnym sposobem raz z jednej, raz z drugiej strony siatki. Na zadanie ma 60 sekund. Za każde odbicie otrzymuje 2 punkty. Upadek piłki na ziemię oznacza koniec konkurencji. Jesteśmy teraz przy wahadle. Tutaj patrzę teraz, ile Bieniu zrobił, bo to mam takie swoje zapiski. 18 razy udało mu się odbić, co dało mu sumę punktów 36. Masz minutę na wykonanie zadania. To jest specjalnie pod libero, więc tutaj nie możesz się spalić i dać plamy. Także zapraszam Cię bardzo gorąco, serdecznie i zaczynamy od razu konkurencję. 2. Ja zrobiłem 60, nie? Bo to ja co na sekundę robiłem. Ty troszkę wolniej robisz, no ale to może być. Jeszcze musisz trochę się nauczyć. Ale całkiem nieźle Ci to wychodzi. Dobrze. No to będziemy mieli chyba komplet, tylko zobaczymy, ile nagra. Dobrze Ci to idzie, naprawdę, aż przyjemnie się na to patrzy. A pieką nogi? Troszkę. Tak właśnie się zastanawiałem. Dobra, stop. Bez siły. Brawo, 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 brawo. No to powiem Ci, że jesteś pierwszym Jesteś pierwszym bez serwerem i pierwszym, który ukończył całe to 60 sekund zadanie, także wielkie gratulacje. Łap oddech, bo my przechodzimy do kolejnej. Łapie. Idziemy. Moi drodzy, mamy tutaj przykład znakomitego libero i to jest 76 punktów, 32 odbicia, bo się czas skończył. No nie doszedł do tego wyniku, jaki ja zrobiłem, czyli 120 punktów, bo ja robiłem jedno odbicie na sekundę, ale ma jeszcze młody jest chłopak, może się nauczyć. Jedno odbicie na sekundę, ale... W tym momencie przewodzi jako lider, bo Bieniu miał tych punktów 36 tylko 18 razy. Wybaczamy Ci, Bieniu, spadłeś jakby chyba na drugie miejsce w tej konkurencji, a my lecimy do następnej dyszlem, do celu też forującej libero. Zobaczymy, jak sobie radzi Jędrzej z szalejącą maszyną. Czwarta konkurencja, dyszlem do celu, moja ulubiona. Uczestnik ustawia się w szóstej strefie boiska i jego zadaniem jest przyjęcie 5 zagrywek z szalejącej maszyny. Przyjęcie perfekcyjne to 15 punktów, bardzo dobre to 10 punktów.
Dobre, to 5 punktów, a pozostałe są niezaliczane. Zastrzegam sobie tutaj możliwość dodawania punktów. Gotowi? Ja tu czekam. No to jest idealne przyjęcie. Ja bym takie sał... To ja mogę grać na zegranie nawet w wieku 46 lat. Proszę bardzo, jeszcze raz. No, panowie! Genialne, dobra. Nieźle idzie, ale teraz ja tu stanę jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Aj! 5! To było za 5! Aż się ja stresuję, jak ty... Ojej! 5! Nie, 10! Dobrze, bo tutaj jest ten, to jest 10. 15, 10, 5. 45 punktów plus challenge i jedna sytuacja do rozstrzygnięcia. Prawdopodobnie Kuba Bednaruk będzie musiał rozstrzygnąć, czy ja bym tą piłkę chwycił, czy nie. Nie wiem, choć się domyślam. Trenowałem z nim przez chwilę, jak nie mieliśmy rozgrywającego. Mam nadzieję, że pamięta. Pamiętaj, Kuba, pamiętaj, że trenował i że nie musiałeś dużo biegać, jak Jędrzej przyjmował. No. Dokładnie. Okay. Dobra, lecimy do ostatniej stacji, ale jeszcze przedtem chciałem, zanim zrobimy tą ostatnią stację, jest koło ratunkowe, a właściwie nie koło ratunkowe, dodatkowa konkurencja. Powiedz, Suchara. Za 5 punktów, ja decyduję. Wszyscy się śmiejemy albo się nie śmiejemy. Jak nazywa się... najbardziej magiczny pies. No jak? Labrakadabrador. Jest dobry. Przyznajemy 5 punktów. Labrakadabrador. Ostatnia konkurencja to siatkarskie abecadło. Jak sama nazwa wskazuje, sprawdzamy podstawy siatkarskiego rzemiosła. Uczestnik z linii zagrywki wykonuje 5 serwisów w pole trzeciego metra. Za każdą udaną próbę otrzymuje 10 punktów. Następnie wbiega do trzeciej strefy, gdzie dorzuconą przeze mnie piłkę ma wystawić do radaru na skrzydle. 5 prób, każde trafienie to 10 punktów. Na koniec atakuje 5 razy z lewego skrzydła. Atak ma wykonać w rozłożone maty na parkiecie. Każda mata punktowana jest za 20 punktów. No i dobrze, jesteśmy już prawie na końcu i na finiszu. Teraz złożone abecadło. Żeby pokonać Bienia, teraz masz 216 punktów, to musisz stówkę zrobić, wiesz, znasz zasady. Zaczynamy od zagrywek i liczymy, ja tam patrzę i liczymy. Nie ma, zero. A mówiłem, że to nie takie proste. No dobra, zaliczone, tak? Zaliczone. Challenge, musimy zrobić challenge. Też siedzi. Dobrze, siedzi. Trzecia piłka. Czwarta, dobra, zaliczone. I piąta, zaliczone, dobra. Biegasz pod siatę. Teraz patrz, tendencyjnie. Raz. Prawie. Dwa. Masz mniejsze radary niż Bieniu. Ale oni tam budują dotyka. Pewność. Tam budują w zawierciu pewność siebie. Trzy. A, dobrze, teraz sprawdzamy. Cztery. A. I pięć. Dobra, jest jedna trafiona. Przyjątko po plasie i teraz. Wszystkie tak samo? A nie, możesz próbować w każdą, w którą chcesz. Czekaj jeszcze raz. Dobra, plasik, żeby nie było. I próbujesz. Brawo, kolejna piłka. Pierwsza trafiona. Jest, dobrze. Idziemy dalej. Ej, plas, dobra. Oj! O, to był out. To było. Ale noszenie jest. Noszenie jest, ale bloku nią. Dobrze, aż podskoczyła. Trzy. Ostrego skusa dawaj. Nie, to... Cztery. Ajajajajajajaj. Jeszcze ostatnia szansa na podbicie, żebyś miał tych punktów jak najwięcej. Dawaj. No dobra, to ja moja. Uwaga. Piękna wystawa. A no po narożnikach. Genialnie. Liczymy punkty. I tak oto tym sposobem 326 punktów, obejmujesz prowadzenie, wielkie gratulacje, ale zanim mi tutaj powiesz, jak było, to jeszcze mam szybkie pytania, bo jak wiesz, zrobiłem dobry wywiad, więc pytanie brzmi: Schumacher czy Hamilton? Hamilton. A, pyzy z sosem myśliwskim czy sushi? Pyzy. A, wiedziałem. Polityka czy freak fight? Polityka. Wzrost czy technika? Technika.
Kino czy Netflix? Netflix. PlayStation czy Rubik? Rubik. No i mamy to. Czy spełniłem twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o trudność konkurencji? Tak, nie spodziewałem się przede wszystkim z bluzą, że będzie to tak ciężkie zadanie. Oczywiste, ale nieoczywiste. No dokładnie, szczególnie, że na drugą stronę próbowałem ją założyć. Ale to wyszło genialnie. Tak, więc na pewno fajna przygoda. Która najtrudniejsza? Zdecydowanie dla mnie ta bluza. Ta bluza. Zdecydowanie, uczcie się. Później jakoś już to szło. Radar mniejszy, tak już ustaliliśmy, niż w Zawierciu, ale tak na to mówię, super przygoda. Dobra, moi drodzy, po więcej emocji zapraszamy na kanał Siatkarskiej Ligi, macie tutaj link w opisie. Mamy nowego króla, zdetronizował rycerza jurajskiego Mateusza Wieńka, 326 punktów, Jędrzej Gruszyński.